Cześć, nazywam się Ania Wędzikowska i witam Cię w moim podcaście. Moim marzeniem jest, żeby wszystkim nam żyło się szczęśliwie. Dlatego wraz z moimi gośćmi, ekspertami z różnych dziedzin, w każdym odcinku będę robić kilka kroków ku szczęściu. Zapraszam Cię do tej wędrówki. Jeśli podobają Ci się te treści, polub, zasubskrybuj, skomentuj, podaj dalej, niech szczęście płynie w świat. Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Ku Szczęściu. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Bączek, trener mentalny, psycholog sportu. Osoba, która pomaga ludziom spełniać marzenia i mam nadzieję, że wraz ze mną pomoże Wam zrobić kilka kroków ku szczęściu. Cześć Kuba, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. Dzień dobry Aniu, jest mi bardzo miło. Na czym polega pomoc ludziom w spełnianiu marzeń? To musi być bardzo przyjemna i satysfakcjonująca praca. Intrygująca na pewno, energetyczna, z dużym entuzjazmem, ale też wymagająca trochę pracy, bo myślę sobie, że nie każdy na pierwszy rzut oka widzi to, że może żyć lepiej i niekiedy przez inspirację albo przez desperację, niestety ostatnio częściej przez desperację, ludzie zadają sobie pytania, czy ja w ogóle jestem szczęśliwa, czy ja mam fajne życie, czy to co robię jest zgodne z moimi pasjami, z moimi wartościami. No i jeśli szukają odpowiedzi na takie pytania, to czasami pojawiam się ja, albo ktoś taki, kto pracuje właśnie psychologicznie i troszkę pomagamy nakierować się na te cele, wartości i marzenia. Czyli jest trochę tak, że wielu z nas zapędza się w realizowaniu różnych rzeczy, które w pewnym momencie okazuje się, że nie dają nam szczęścia albo w ogóle od początku nie były wcale naszymi marzeniami. Jest taki mem krążący po internecie, że człowiek wchodzi na drabinę, a na koniec się okazuje, że jak wszedł tam już na samą górę, to nie jego ściana. I myślę, że ten mem bardzo łatwo, szybko i niestety dobitnie obrazuje, że my niekiedy faktycznie wspinamy się po jakichś szczeblach, ale realizujemy cele kogoś innego niż my sami. I dopóki nie zadajemy sobie tego pytania, co jest dla mnie ważne, co tak autentycznie mnie interesuje, co chciałbym pod koniec swojego życia z dumą wspominać, no to znajdzie się ktoś, kto nas zaangażuje w marzenia swoje, prawda? I wtedy jako konformiści my często chcemy też dobrze wypaść, chcemy być lubiani i robimy coś niekoniecznie, co jest zgodne z naszą duszą. Do tego jeszcze, jak już zaczniemy dążyć do jakiegoś celu, to na tej drodze, która jest trudna, się nie zastanawiamy, czy to jest faktycznie cel, który da nam szczęście, tylko po prostu realizujemy kolejne kroki. Bo pędzimy też. Często bardzo skutecznie. Tak, często bardzo skutecznie, ale to nie jest tak, że osoba, która robi dużą karierę albo osiąga sukces, na przykład w sporcie, jednoznacznie może powiedzieć, że to doprowadzają do szczęścia. Nie jest tak. Są nawet takie badania ze Stanów Zjednoczonych, cytuje je profesor Kahneman w książce Pułapki Myślenia, bardzo ciekawe, które mówią, że do pewnego momentu pieniądze podnoszą poziom szczęścia, zwłaszcza u osób, które żyją biednie. Jeśli więc dodamy na przykład rodzinie z Indii $3 dziennie, to powiększy odczuwalny subiektywnie taki komfort życia. Ale Kahneman podaje tam takie wyliczenie, że kwota powyżej $60 000 rocznie, czyli na polskie pieniądze to może być trochę mylące, bo Amerykanie jednak zarabiają trochę lepiej, ale około 20 000 miesięcznie, może nie tylko stopień szczęścia nie wzrastać wraz ze wzrostem pieniędzy, ale mało tego, Aniu, może powyżej tej kwoty spadać. Czyli mamy paradoks, że człowiek, który zarabia bardzo duże pieniądze, z boku wygląda na człowieka sukcesu i my mu nawet mówimy, zazdroszczę, podziwiam, jesteś super. On na przykład zostaje tam na tym szczycie sam i nie czuje, że ma się z kim tymi pieniędzmi podzielić. To oczywiście nie jest norma, nie jest reguła, ale bywają mi takie historie niestety. Czy te historie, które pojawiają się w twoim gabinecie, powiedzmy, nazwijmy to metaforycznie, bo nie wiem, czy faktycznie jest jakiś fizyczny gabinet. Dużo Skype, dużo online, ale i gabinet. Więc te historie, które się pojawiają w twoim gabinecie, czy to są takie historie, gdzie ktoś właśnie osiągnął sukces, czy też jakiś materialny, czy też zawodowy i tam przyszło rozczarowanie, tam przyszły złe emocje, tam przyszła depresja i dopiero wtedy przyszło zastanowienie, czego ja tak naprawdę chcę? Bardzo często. Nawet jest takie pojęcie, ono nie jest profesjonalne, ono jest takie bardziej praktycy między sobą mówią, jak depresja sportowca, która polega na tym, że sportowiec odbiera medal, na drugi dzień pytamy, jak się czujesz, a on mówi, czuję smutek. I zwłaszcza mi się to akurat pojawiło w mojej karierze wśród olimpijczyków, co mogłoby być zastanawiające pewnie dla wielu kibiców, bo przecież to frajda, oni wychodzą na podium, wszyscy ich kochamy, biorą medal, Mazurek Dąbrowskiego, cudownie. Tylko że oni się szykowali do tego medalu 4 lata i to był ich sens życia na 4 lata. Zaprogramowali umysł, że wszystko podporządkowuje. Rodzinę, jedzenie, seks, podróże, sen pod ten medal. I teraz Ania, wchodzisz na podium jednego dnia, Drugiego dnia się budzisz i nie ma już tego celu. I jest takie dziwne zjawisko, ono na szczęście nie jest długotrwałe zazwyczaj, ale jest takie dziwne zjawisko, że to po co ja mam do cholery żyć teraz, skoro ten medal już jest za mną. No i tutaj myślę jest też takie rozróżnienie pomiędzy cele a wartości, bo cele to jest coś, co jest mierzalne w czasie, w pewnym momencie to osiągamy, odhaczamy, mówimy super. A wartości to trochę bardziej jak kierunek. Gdybyśmy powiedzieli, że idziemy na zachód, to celem pewnie na początku będą Niemcy, potem Francja, potem Hiszpania, potem Portugalia. To są cele, to są miejsca. Ale na zachód nigdy nie dojdziemy. To jest kierunek i tak naprawdę możemy wrócić do punktu wyjścia, otoczyć całą planetę. I tym kierunkiem w życiu człowieka są wartości. Czyli jeśli już cele cię nie cieszą, to ja pytam wtedy mojego klienta, mojego sportowca, jakie są wartości, co cię w życiu kręci. I dopóki wyznacza cele w tym kierunku, to raczej będzie dobrze. Czyli kierunek pozostaje ten sam i wtedy mogą się pojawiać kolejne cele. Tak, na przykład ktoś ma kierunek, dajmy na to wolność. I teraz jakie byłoby rozsądnie stawiać cele? No takie, żeby być może pracować zdalnie. Być może trochę więcej podróżować niż jakaś średnia krajowa. Nie? Być może mieć taki związek, gdzie się rozmawia, gdzie się komunikuje na głębokim poziomie, ale ma się też swoje odskocznie. Czyli na przykład ona ma koleżanki, on ma kumpli do piwa i czasami potrafią się też nie razem, tylko osobno umówić na wieczór ze swoimi znajomymi. No i tak stawiane cele, jeśli dążą ku wolności, to są ok. Tylko wiesz, jaki jest, Ania, problem? Problem jest taki, że wiele osób ma określoną wartość, na przykład wolność i na przykład idą do korpo od 8 do 16 na open space'ie z ludźmi, których nie lubią, szef idiota i to w dodatku jeszcze mobbers, a to, co sprzedaje firma, w ogóle im się nie kojarzy z czymś wartościowym i muszą zrobić target. No to te cele w ogóle już nie są w kierunku wolności, prawda? Więc prędzej czy później może przyjść wypalenie zawodowe u takiego człowieka. Bardziej niestety prędzej niż później. A czy to nie jest przypadkiem dla kogoś, nie może być trudne, żeby sobie określić te wartości? Czasami mam wrażenie, jest tak, że ludzie sobie określają te wartości, ale tak naprawdę im się wydaje, bo to fajnie określić, że właśnie chcę wolności, czy na przykład, nie wiem, chcę jakieś super rzeczy osiągnąć zawodowo, ale na przykład nie lubią pracować i tak naprawdę woleliby mniej pracować, więc może to jest ta ważniejsza wartość. Jak to sobie dobrze określić, żeby się nie zapętlić? To nie jest takie łatwe. Bardzo, bardzo celne, bardzo mądre pytanie. To nie jest takie łatwe. Jesteśmy bardzo wielowymiarowi, dużo też udajemy, gramy jakąś rolę, jakiś swój wizerunek mamy czasami w social mediach. No i faktycznie nie jest łatwo dokopać się do tego, co sprawia, że serce zadrży w takim pozytywnym sensie. Ja mam jedno takie ćwiczenie, które myślę, że spodobałoby się naszym słuchaczom, że mam taką wykreślankę wartości, Ania, i na jednej kartce jest 70 różnych pomysłów. Skuteczność, prestiż, rodzina, seks, podróże, wolność, szczęście, przyjaźń. Są różne. I mówię na początku, wykreśl 40. I na początku jest pikuś. Wykreślałem 40. A, prestiż, to nie dla mnie. Dobrobyt, to nie dla mnie. Pogoda, dobra, to nie dla mnie. Ale potem mówię, okej, a teraz wykreśl kolejne 30. I oni już, wiesz, troszeczkę się kurczą, mówią, okej, no to już trudniej, bo przyjaźń czy miłość, no dobra, wykreślę przyjaźń, miłość jest dla mnie ważniejsza. A na koniec, jak zostaje 10, patrzą tak we mnie, nie, co ja teraz powiem, to mówię, to wykreśl jeszcze 5. I jest to bardzo trudne często. Bo co wziąć? Na przykład ktoś ma rozwój osobisty i ma na przykład bycie fajnym tatą. No i kurczę, i jedno i drugie jest ważne. Ale wiesz, jak już wykreślają, często z bólem, niekiedy nawet na takich sesjach pojawiają się łzy, chociaż brzmi na błahe ćwiczenie, to te 5, które pozostaje, to zazwyczaj są takie, my to nazywamy wartości rdzenne. Czyli mamy świadomość, że jest wiele różnych wartości, na takiej kartce je widać, ale dochodzimy w końcu do takiego konsensusu, że okej, te są jednak najważniejsze. I na przykład, dajmy na to, tam jest ta wolność, o której już powiedzieliśmy. No to warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy twoja praca od 8 do 16 w open space, gdzie masz durnego szefa, przepraszam za wyrażenie, to jest wolność? Tak czy nie? No i wtedy czasami jest tak, że człowiek ma taki moment, aha, faktycznie, nie? Że przecież ja idę do tej pracy i ja już 8:10 jestem zmęczona. Albo człowiek mówi, jest niedziela wieczór i mnie już boli brzuch. Albo człowiek mówi, patrzę tylko na tych ludzi, albo dostaję od nich maila. Jeszcze nie otworzyłem tego maila, ale widzę nazwisko i ja jestem już napięty. Nie? I to są takie wskazówki, czasami nawet z ciała, że ten cel niestety nie dąży ku wolności. A jakim cudem ludzie znajdują się w takich miejscach, skoro jest to tak strasznie niespójne z ich wartościami? Myślę, że mamy silną potrzebę przynależności do grupy i wypadania dobrze. Czyli chcemy na przykład przy rodzinie pokazać, że zarabiamy pieniądze, damy sobie radę i spłacimy kredyt, no to wtedy bierzemy pracę, jaka jest. Chcemy przy żonie czy przy mężu uchodzić za człowieka, który sobie poradzi. Przecież jestem silny, jestem silna. No to wytrzymujemy tego szefa, nie skarżymy się nikomu. Chcemy wypadać na social mediach jako osoby, które robią karierę, więc pokazujemy kolejny projekt z firmy, ale tak naprawdę wszystko to się okazuje kłamstwem, bo my to robimy, żeby dobrze wypaść. Chcemy przynależeć. Chcemy, żeby ktoś powiedział, wow, ale tobie dobrze idzie. No a nie zawsze jest tak, Ania, że wieczorem sobie siadamy w fotelu, robimy herbatkę z cynamonem, z miodem i zadajemy sobie pytanie, czy to życie zmierza w moim kierunku? Nie zawsze tak jest. A co się dzieje, jeżeli te wewnętrzne wartości, marzenia i odczuwanie sytuacji, w której się znajduje, jest tak kompletnie niespójne z tym, jak ją przedstawiamy na zewnątrz i jak chcemy wyglądać. I to się coraz bardziej rozmija i ta dziura jest coraz większa. No ja to powiem brutalnie, co się wtedy dzieje z człowiekiem? Jest bardzo dużo miejsca na epizod depresyjny wtedy. To jest trochę zaproszenie do tego, żeby z twoim zdrowiem psychicznym za chwilkę było jakieś wyzwanie. I to może być na początku, nie wiem, syndrom wyczerpania emocjonalnego, to może być tak zwana męczliwość, to może być wypalenie zawodowe, ale może być też tak, że jednego dnia budzi się ten człowiek i ma takie poczucie, że nie jest w stanie sprowadzić prawej nogi z łóżka, żeby iść do tego świata, w którym funkcjonuje od paru lat. Zasłania żaluzję, zamawia jedzenie na dowóz, nie odbiera telefonów od znajomych, bo trzeba by się było uśmiechnąć i powiedzieć kłamliwie, że wszystko u mnie dobrze. I nagle ten człowiek się orientuje, że coś jest totalnie nie tak, że ja taka nie byłam, ja taki nie byłem 3 lata temu. Życie straciło smak, nie ma koloru, jest chłodno w duszy. Depresja, mówimy, to choroba duszy, że pojawia się taka pustka, profesjonalnie mówiąc też anhedonia, przestaje nas cokolwiek cieszyć. No i niestety, kiedy właśnie marzenia idą w prawo, a to, co my robimy, idzie w lewo, no to tego napięcia jest coraz więcej. Niestety depresja, tak trochę ją personifikując, lubi takie rozjeżdżanie się życia i wartości. No i przychodzi niestety coraz częściej. Wiemy to ze statystyk. To jest trochę tak, jakby ten ostatni bezpiecznik wywalał. Jakby te sygnały wcześniej nie dawały żadnego rezultatu i ten ostatni już wyłącza wszystko. Dokładnie tak. I naprawdę wtedy już mocno potrzebujemy pomocy. Bo jeszcze, wiesz, do pewnego momentu, jak na przykład widzimy, że, nie wiem, mamy bezsenność, bo cały czas się martwimy, no to ta przysłowiowa herbatka z melisy, kupiona nawet w zwykłym sklepie, może jeszcze jakoś tam, powiedzmy, nam pomagać, ale kiedy już mamy epizod depresyjny, a nie daj Boże jeszcze głębszy niż taki po prostu pierwszy, zwykły, łagodny, no to być może bez leków, bez farmakoterapii, bez wizyty u psychiatry bardzo ciężko nam będzie sobie poradzić. Zwłaszcza, że osoby w depresji często też mają taką tendencję do izolowania się. To jest kontrskuteczne. Dobrym pomysłem byłoby wyjść do ludzi, no ale nie mają siły, nie? Zostają w domu i kiedy się izolują, depresja tak naprawdę może się pogłębić. Z drugiej strony może być też szansą na to, żeby zatrząść naszym życiem. To jest szansa na to, żeby wszystko przekręcić do góry nogami, no, albo zacząć budować od zera. Tak, dobrze mówisz. To jest to właśnie uczenie się przez desperację. Oczywiście wszystkim byśmy życzyli, żeby zrobili profilaktykę zdrowia psychicznego i po prostu dobrze żyli, ale nie oszukujmy się. Wiele osób przez desperację się uczy, że w życiu coś poszło nie tak. Że kiedy już są na przykład w kolejce do tego psychiatry i widzą, ile tu jest ludzi w tej kolejce, ile to kosztuje i jaka ta wizyta jest krótka, to nagle do nich dociera, że okej, nie jestem chyba sam w tej Warszawie, bo tutaj wiele osób siedzi, wizyta kosztuje 300 zł za 20 minut, czyli musi być popyt na to i musiałem się umawiać, kurczę, 2 tygodnie wcześniej, żeby w ogóle jakieś okienko na mnie weszło. No i to często jest taki sygnał dla człowieka, że coś tu poszło nie tak i w pewnym sensie depresja ma taką funkcję oznajmującą, albo alarmującą, albo informującą nas o czymś. Jak zresztą wiele innych chorób czy przypadłości człowieka, że informuje nas, coś tu jest nie tak. Tylko nie na poziomie ciała w tym przypadku, tylko tutaj na poziomie właśnie duszy, umysłu, serca. Coś tu jest nie tak. Przychodzą do ciebie ludzie na takim życiowym zakręcie? Zdecydowanie. Zdecydowanie. To jest tak naprawdę, no myślę, że około połowa sesji, które ja dzisiaj prowadzę, to już nie tylko dążenie do jeszcze większego sukcesu przez znanego sportowca, czy przez siatkarzy, którzy walczą o mistrzostwo świata, tylko to jest też pomaganie komuś, kto właśnie czuje, że życie straciło barwy i przychodzi, żeby się zastanowić, co my możemy z tym zrobić, niestety. Masz takie wrażenie, ja czasem sobie myślę, że poprzednie dekady właśnie skupialiśmy się na tym, żeby się zmotywować, żeby się zapalić jeszcze bardziej, realizować cele, być najlepszą wersją siebie. No dużo było tych haseł takich właśnie wzywających nas do tego, żeby się ulepszać. Tak. A potem zdarzyło się coś takiego, że się okazało, że no dobrze, no ja mogę ten kolejny medal, ja mogę ten kolejny cel, tą kolejną pracę, to kolejne zero na koncie, tylko, czy to mi da szczęście i co tak naprawdę jest moim celem? Czy poświęcam też. No. Bo przecież wydaje mi się gdzieś w podświadomości z tyłu głowy te cele realizuję po to, żeby być szczęśliwym. No ale co, jeżeli się okazuje, że one do tego wcale nie służą? I mam wrażenie, że weszliśmy teraz w taki czas, gdzie niekoniecznie musimy robić więcej i bardziej, może bardziej jakościowo, a może właśnie mniej, może dla mnie. Super. Czyli jakby wchodzimy gdzieś do środka i szukamy tego, co jest właściwe dla mnie, a nie tego, co sprawi, że będę wyglądał jak osoba, która osiągnęła sukces. To pozytywne myślenie, o którym mówisz, ono miało taki bardzo amerykański styl właśnie. Yes, you can. Jesteś zwycięzcą. Podskocz do góry. Powiedz do lustra, że wierzysz w siebie. I okej, no, w niektórych momentach to ma sens. I myślę, że jeśli szykujemy się na przykład do danego meczu, który chcemy wygrać, to taka regulacja emocjami jest okej. No, ale na dłuższą metę, jeśli są problemy, jeśli mam w związku bardzo płytką komunikację z drugą osobą, albo mam jakiś kryzys w byciu mamą czy tatą, no to nie wystarczy powiedzieć sobie do lustra, jesteś super, yes you can. No to już jest za płytka praca. I wtedy, owszem, tak jak mówisz, zatrzymanie się, refleksja, posłuchanie kogoś, kto być może zajmuje się zawodowo i profesjonalnie tego typu obszarami życia człowieka. Może jakaś lektura, może jakaś taka nostalgiczna płyta, która da nam też troszkę podstawy do tego, żeby sobie coś przemyśleć. No i faktycznie chyba jest tego coraz więcej. Chyba już wychodzimy z tej takiej amerykańskiej retoryki yes, I'm fine, że wszystko musi być super. Nie musi. Życie to sinusoida. No, mamy momenty wzlotów, ale mamy też momenty, gdzie jest trudniej, gdzie tej energii nam trochę brakuje. To jest bardzo ludzkie. Niestety też jest tak, że my oceniamy jakość naszego życia często patrząc tunelowo na to, co się teraz wydarzy. Czyli na przykład ktoś traci pracę i w tym momencie on uważa, ja się do niczego nie nadaję, już nigdy w życiu nie zrobię kariery, ze mną coś jest nie tak. No i w tym momencie, okej, może to tak wyglądać, ale nie zadajemy sobie pytań, że przecież to jest jakiś etap. Ten problem to jest etap jakiejś dłuższej biografii. I być może za rok będziemy już inaczej patrzeć. Właśnie, wspomniałeś o czymś ważnym, o co chciałam cię zapytać, czyli no nie nakręcajmy się pozytywnie, kiedy nie jest pozytywnie, ale z drugiej strony jak pokierować tym naszym sposobem postrzegania sytuacji w momencie, kiedy dzieje się jedna zła rzecz, ale generalnie całościowo warto by uznać, że nasze życie jest dobre i nie wpaść w... No bo to jest trochę taka spirala. Jak zaczniemy myśleć, że jesteśmy beznadziejni, nic nam się nie udało, no to oczywiście znajdziemy jakieś rzeczy, które będą tę tezę potwierdzać. Jak się nie dać w takiej sytuacji i zachować balans myślenia? Jest taka strategia aktywacji behawioralnej. Brzmi to może mało seksownie, ale ma to sens. Polega to na tym, żeby znaleźć coś bardzo małego, takiego nawet śmiesznie małego, z innej sfery życia, co nas pociągnie do może radości, może pasji, może motywacji. Czyli na przykład zamiast mówić sobie, no to ja teraz będę biegać, bo jak przebiegnę maraton, to będę miał te słynne endorfiny, zacznę maraton. To ja mówię, nie, ty najpierw sobie przejdź spacerem wokół jeziora, które masz w pobliżu i poświęć na to 12 minut. Zacznijmy od czegoś naprawdę malutkiego. I aktywacja behawioralna polega na tym, żeby właśnie aktywować jakieś zachowanie w dobrą stronę, ale na razie od bardzo małego kroku. I okazuje się, że kiedy ktoś ten krok zrobi, to może mieć takie poczucie fajne. Może nawet 2 razy to jezioro bym machnął. Albo może nawet 15 minut bym pochodził. I jutro, pojutrze, już dajemy sobie jakiś wyższy cel. I trochę też tak działa ruch anonimowych alkoholików. Tam się nie mówi, musisz być trzeźwy zawsze. Tam się mówi, bądź trzeźwy dzisiaj. Mała aktywacja behawioralna. A kiedy już jestem trzeźwy dzisiaj, co się mówi nazajutrz, bądź trzeźwy dzisiaj. Znowu. I tak się zbiera dzień po dniu. No i nagle się okazuje, że ten człowiek, który dotychczas miał problem z alkoholem, problem z uzależnieniem, no zaczyna się aktywować behawioralnie, że faktycznie jest jakieś życie, wcale nie zawsze łatwe, ale jest jakieś życie obok alkoholu. I podobnie jest z depresją. Z depresji też oprócz farmakoterapii, którą tu polecam, bo dzisiaj jest bardzo skuteczna i nie ma dużo skutków ubocznych, warto jest aktywować się behawioralnie i jeden z takich przykładów, który ostatnio klient mi przyniósł, to był zakup pieska. No i ten piesek siłą rzeczy aktywuje behawioralnie, bo widać, że za chwilę tu siusiu machnie na posadzkę. No więc co trzeba zrobić? Trzeba wyjść. Nie chce się. Człowiek w depresji zmęczony, sfrustrowany, chce poleżeć. No ale widzi tego pieska i się nagle okazuje, że te spacery, a potem już ten piesek zaczynają ciągnąć ku życiu. Kiedy już ciągną ku życiu, jesteśmy o krok do przodu w naszym zdrowiu psychicznym. Ja tak też zawsze mówię o dzieciach. Małych zwłaszcza, że są, tak, że ciągną ku życiu i tak, kiedy się nie widzi opieki nad nimi jako... nie myśli się o tym jako o czymś obciążającym, tylko się włącza w ich sposób widzenia świata i się tańczy, i się śpiewa, i coś tam jakby się śmieje. Ja zawsze sobie powiedziałam, fajnie, żeby się chociaż raz dziennie z dziećmi pośmiać, to super, też bardzo mocno ciągnie ku życiu. Prawda? Takie nasze antydepresanty, może nie elegancko to brzmi, ale to są takie nasze chodzące antydepresanty, że jak spojrzymy w te oczy, spojrzymy na ten głośny śmiech, czasami z błahego powodu, z punktu widzenia dorosłej osoby, to mamy także wow, no można się rozśmieszyć takim prostym komiksem, albo tym, że kredka upadła i gdzieś tam ten ulubiony kolor zniknął z oczu, czy że gdzieś dziecko właśnie widzi albo kwiatuszka, albo jakiegoś kota. No to są takie małe elementy, które daj Boże, żebyśmy też zauważali, bo jest jeszcze inny kłopot, myślę, współcześnie, że my mało zauważamy tu i teraz. To jest jakby trochę inny temat, ale on też jest blisko tego, że tak mocno myślimy o przeszłości. Na przykład od lat nie potrafimy komuś wybaczyć. I tak mocno myślimy o przyszłości, czyli planujemy na przykład, nie wiem, swoją karierę, czy jakiś remont. Albo jak będę szczęśliwa, jak ten cel osiągnę, który sobie wyznaczyłam. Tak, albo wyznaczamy sobie właśnie jakiś warunkowy cel szczęścia, że zapominamy, że kurczę, no gdzieś tu można znaleźć w rozmowie z drugim człowiekiem, w jakimś elemencie takim symbolicznym, czy w kwiatku, można znaleźć coś przyjemnego. I jak się człowiek nad tym skupi, chociaż raz na jakiś czas, troszkę łatwiej się ugruntować w tym, że mam na to życie wpływ, że ono może być barwne. No bo ono tak naprawdę jest tu i teraz, czego często nie widzimy i ono nam jakoś tak szybko mija. I mamy takie wrażenie, że jak ja usiądę na tej plaży, czy na tej trawce i tak nie będę myślał o niczym, w sensie nie będę niczego planował, tego podboju świata, czy czegoś tam, tylko będę patrzył na ptaszki albo trawkę, to mi coś ucieka, to ja coś marnuję, to ja jestem leniwy. I wydaje mi się, że moment, kiedy się przełamujemy i zaczynamy to robić, dopiero jesteśmy w stanie dostrzec, jaką to ma wartość, bo to nawet jest trudno wytłumaczyć. Prawda. To też ma swoją nazwę FOMO, Fear of Missing Out. My siedząc na plaży się boimy, że nasi znajomi na Instagramie bawią się lepiej, a siedząc w autobusie martwimy się, że ktoś w fajnym samochodzie pewnie słucha super muzyki. No i też porównując się do innych ludzi, a social media nam to ułatwiają, mamy takie poczucie, że u nas jest gorzej niż u kogoś innego. No i co to sprawia? Że ani nie żyjemy w przyszłości, bo przecież nie da się przeskoczyć do tygodnia w przód, ani nie żyjemy w przeszłości, nie wrócimy już do wczoraj, no ale też nie żyjemy w tu i teraz, bo myślimy o przyszłości albo przeszłości. Taka iluzja. No i jest to kłopot. I druga jeszcze rzecz, że nawet jeśli ktoś uzna to, co ja mówię, za bardzo sensowne, Polacy też niekoniecznie mają kompetencje do głębokiego odpoczywania. To się okazuje dzisiaj coś, co warto trenować. To wiesz... Pewnie jakbyśmy to powiedzieli naszym babciom, to one by się puknęły w czoło i powiedziały, jak to wnusiu? Przecież oczywiście, że ja sobie siądę na ławeczkę, obiorę gruszkę albo orzechy, będę sobie jadła i odpoczywała. Ale współczesny mieszkaniec Warszawy czy innego dużego miasta nie ma takiej naturalnej kompetencji do odpoczywania. Mi klienci zgłaszają, że są po tygodniowym urlopie i mówią, Kuba, ja teraz muszę odpocząć, bo ja po tym urlopie wróciłem jeszcze bardziej zmęczony. A co to jest głębokie odpoczywanie? Piękne pytanie, właśnie. Głębokie odpoczywanie to, myślę, nie dawanie sobie celów, zadań, tylko bycie w tu i teraz. Nie na zasadzie, że głębokie odpoczywanie polega na tym, że ja w Nowym Jorku zobaczę i statuę, i World Trade Center, i oczywiście Times Square, i jeszcze pobiegnę na Piątą Aleję. To niekoniecznie jest głębokie odpoczywanie, tylko na zasadzie, że na przykład, zgubię się w mieście. Przecież później złapię gdzieś jakieś Wi-Fi z jakiejś kawiarni i sobie wrócę, nawet jak się zgubię. Ale zgubię się na zasadzie, pójdę sobie tam, gdzie mnie niesie. A inny przykład, głębokie odpoczywanie to, kiedy jesteś na plaży, bądź na plaży. A nie na zasadzie, laptop mam naładowany, a jak wrócę z hotelu, a Wi-Fi to takie, okej, to może odpiszę na maila, tam się szef odzywał na Facebooku, no powinnam odpisać, bo to szef, to już nie jest głębokie odpoczywanie, bo już wtedy nie jesteś na plaży. I to nie jest wcale takie łatwe. John Kabat-Zinn, który był twórcą i propagatorem tak zwanego mindfulness, powiedział coś takiego, co na początek się wydaje bardzo sekciarskie, ale warto się nad tym zastanowić. On mówi tak: kiedy myjesz zęby, myj zęby. A kiedy myjesz naczynia, myj naczynia. Kiedy idziesz z psem, idź z psem. No i moglibyśmy na pierwszy rzut oka powiedzieć, co to w ogóle jest za sekciarskie gadanie. Ale on podkreśla, że właśnie skupianie się na jednej rzeczy naraz to już jest znacznie bliżej do głębokiego odpoczywania niż robienie w głowie rachunku różniczkowego i rekrutacji do nowej firmy, kiedy się jest na plaży. Chociażby skupienie się na tym, czego zmysły nasze doświadczają. Pięknie. Słuchanie szumu fal, poczucie tego wiatru na twarzy, zapach morza i wodorostów. Tak, no. Bo inaczej to jest tak, że my sobie przeżywamy nasze życie w głowie i w ogóle nawet nie widzimy, gdzie jesteśmy. Wszystko jedno, gdzie byśmy byli, to by było w zasadzie to samo. Niestety, no. Też nie oczekujmy oczywiście od siebie, że to będzie takie non-stop, nie? Ja tu nie chcę budować takiej iluzji w naszej rozmowie, że ktoś sobie pojedzie na tą plażę i przez 4 bite godziny on tam będzie ziarenka plecami piasku przesuwał i czuł kokos i słyszał szum fal. No też nie jestem naiwny i nawet ludzie, którzy medytują na co dzień, a nawet mnisi buddyjscy, bo też pracowałem swego czasu z mnichami buddyjskimi, to nie robią tego przez 4 godziny. Łapmy takie minuty świętego spokoju w głowie. Minuty. A może nawet na początku, wracając jeszcze do aktywacji behawioralnej, małe cele, 10 sekund, gdzie kiedy skupisz się na wdechu i sobie liczysz wdech, długi wydech, to tak razy 5 i tylko to w głowie. To już jest minuta. Gdzie nie ma korku, gdzie nie ma parkowania, gdzie nie ma remontu, gdzie nie ma zakupy, co na kolację. Tylko jest te 5-6 oddechów. I jak my się nauczymy minuta, to jest szansa, że właśnie aktywujemy behawioralnie mózg, żeby za chwilkę zadał pytanie, a może spróbuję 2, okej? I z czasem człowiek uczy się medytować. To bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Fajne jest też potrafić to zrobić w różnych sytuacjach. Czyli w takiej sytuacji, kiedy my sobie na przykład siedzimy i rozmawiamy, żeby poczuć, co jest w tym fajnego, ciekawego, jak ja doświadczam tej sytuacji. Super. I jakie to jest fajne, że sobie możemy usiąść i porozmawiać. I na luzie, prawda? Ale też, jak słusznie zaczęłaś mówić, że to może być też w sytuacji takiej nawet, że ja idę do pracy i tam się łapię, w drodze do pracy piechotą, że też oddycham, albo jadę windą już do biura, oddycham. Mi się nawet udało grać w golfa, medytując, co dla moich znajomych jest takie dziwaczne. Jak to? Przecież grasz w golfa, więc musisz to liczyć. Ile tych piłeczek, tu jakaś do krzaków wpadła, musisz szukać. Ja mówię, okej, ale przez większość czasu, takie powiedzmy 60% golfa, to ja medytuję. Ja staram się na przykład wysłyszeć sobie śpiew ptaków i zrobić nawet rozróżnienie, że to jest chyba inny gatunek niż ten, bo trochę inaczej ćwierkałem, trochę inaczej śpiewałem. Chyba że to dziewczyna, a to chłopak, nie wiadomo. Ale jak się skupiam na takich rzeczach, dużo fajniej na tym polu golfowym jest właśnie odkleić się od pracy. Wyobraź sobie, że ja ostatnio medytowałam podczas robienia tatuażu. Wow, super. I to było super doświadczenie. Byłam z koleżanką, która była ze mną na takim kursie jogi w Gwatemali. I ona mnie trzymała za rękę i mówi, rób pranayama, czyli ten oddech taki jogowy. I to rzeczywiście był ból niesamowity. Ja sobie pomyślałam, dobra, to ja sobie będę medytować z tym bólem, będę sobie jakby wypuszczać i odpuszczać różne sytuacje bólowe z mojego życia, które sobie przepracowałam. Trwało to 1,5 godziny, więc nie mało. Ale to też są takie sytuacje, które pozornie są bardzo nieprzyjemne, ale też można z nich skorzystać i też w nich można być w tu i teraz. W ogóle siła umysłu ludzkiego jest niezwykła. Ja często mam aż ciarki, jak doświadczam, że w życiu mojego klienta właśnie umysł pokierował go w dobrą stronę. I czasami też sam doświadczam tego po sobie, że my potrafimy zaakceptować naprawdę dużo i też bardzo wielu ludzi potrafi się zaadaptować do warunków, które wydają nam się niemożliwe do życia. No, są ludzie, którzy mieszkają na 5000 metrów nad poziomem morza, są ludzie, którzy na Saharze sobie radzą. Człowiek ma wysokie kompetencje do adaptacji. Tylko wiesz, kłopot jest taki, że jak żyjemy w wygodzie, jesteśmy w jakiejś historii, a czasami nawet propagandzie postępu i sukcesu. Jak nie mamy kontaktu sami ze sobą, straciliśmy kontakt z przyrodą, bo zaasfaltowali i zabetonowali całe nasze otoczenie, no to nie jest takie łatwe, żeby się adaptować, nie? I jeszcze w dodatku nasze mózgi bombarduje dziennie tyle informacji, ile mózgi naszej babci przerabiałyby przez rok. Bo wystarczy mieć telefon przy sobie. Ja wyciszyłem telefon, ale pewnie gdybyśmy tu mieli telefon otwartym ekranem do nas, to co chwilkę by nam się tam coś pojawiło. No i to jest kłopot, bo nasze mózgi nie rozwijają się aż tak szybko jak technologia. I my mamy mózgi bardziej zbliżone do tego człowieka sprzed 10 tysięcy lat, a technologia co miesiąc jest nowa, za chwilkę wysyłamy ludzi na Księżyc ponownie. NASA o tym na teraz... Marsa, ja oglądałam wczoraj program, że na Marsa się szykują. Może, no właśnie, no i to jest kłopot, że jakby ewolucja naszego ośrodkowego układu nerwowego, głównie mózgu, nie nadąża za tym, ile my mamy tych zabawek pod ręką i jakie komputery wysokiej mocy obliczeniowej mamy w kieszeni. To jest trochę przerażające. A z drugiej strony, trochę jak to Lem pisał, stajemy się powoli cyborgami, ale nie na zasadzie, że ten mózg elektroniczny jest w tkance, na razie go mamy w kieszeni. Ale zobacz, jest taki trochę drugi mózg, nie? Ile telefon zastępuje narzędzi? Kiedyś były latarki, po co ci teraz latarka? Masz smartfon. Kiedyś były kalkulatory, a po co ci kalkulator? Masz smartfon. Były mapy nawet kiedyś. Niektórzy nasi słuchacze może nie pamiętają. Ale były takie czasy, gdzie na stacji benzynowej można było kupić mapę. Po co ci dzisiaj mapa? Masz smartfon. I teraz kłopot jest też taki... Po co ci encyklopedia? No właśnie, masz Wikipedię, prawda? Kłopot jest taki, że my tych mózgów w niektórych obszarach już w ogóle przestaliśmy nawet używać. Więc jak je mamy rozwijać, skoro myśli za nas komputer? Ale ewidentnie to jest jakiś moment, kiedy przestaje to dla nas się sprawdzać. Tak. Ewidentnie to jest moment, kiedy większa liczba ludzi jednocześnie szuka czegoś, no bo zawsze byli tacy poszukujący. 100 lat temu też Europejczycy jeździli do Indii szukać tam wewnętrznego spokoju. Ale teraz jest takie spiętrzenie tego. Mam wrażenie, że bardzo wielu z nas przygląda się sobie, po raz pierwszy w ogóle patrzy, co tam jest, jakie tam są może traumy z dzieciństwa, jakie tam są emocje trudne, nieprzepracowane, co tam się dzieje we mnie, z czym ja się mierzę i czego ja chcę. I jakby jak ja mogę poprawić jakość swojego życia, jak ja mogę być bardziej szczęśliwy. Ja tu też bardzo, Aniu, widzę, że jest tendencja do poszukiwania w sobie, jest tendencja do tego, żeby taki zdrowo rozumiany, rozsądny rozwój duchowy uprawiać, jest tendencja do tego, żeby powstawały szkoły jogi, jest tendencja do tego, żeby sobie oglądać medytacje gdzieś na jakimś portalu społecznościowym albo na YouTubie. Też to zauważam. Najbardziej to zauważam, powiem ci po czym. Mam taki warsztat, z którym jeżdżę raz na rok po Polsce, i on jest na temat wychodzenia z kryzysu. I pamiętam, że jak go zaczynaliśmy parę lat temu, to przyszło 3000 ludzi, więc dużo. Potem rok później przyszło 4000 ludzi, a w tym roku już 6000 ludzi chce na to przyjść. I to z jednej strony powinienem się jako przedsiębiorca cieszyć, bo mi ludzie przychodzą na eventy, ale z drugiej strony sobie myślę, no kurczę, to jest tendencja, która wskazuje, że ludzie potrzebują wychodzić z kryzysu psychicznego, albo przynajmniej o tym posłuchać. No niedobra tendencja, nie? A jeszcze naczytam się tego, ile jest samobójstw w ciągu roku. Naczytam się tego, że 8 milionów Polaków ma jakieś wyzwanie ze zdrowiem psychicznym. Naczytam się tego, że psychiatrów w Polsce dziecięcych jest raptem 400-500, a potrzeby są gigantyczne. No i czasami, powiem ci, wpadam w taką nostalgię sam, choć jestem optymistą życiowym, że jak widzę to wszystko, no to myślę sobie, kurczę, jaki my zostawimy ten świat kolejnym pokoleniom i ekologicznie, i mentalnie, i gospodarczo. No i tak właśnie jako miejsce do życia, nie? Jaki my zostawimy po sobie świat. No ale Kuba, ale może to jest taki globalnie ten kryzys właśnie, który sprawi, że wielu ludzi się obudzi. Tak. I będziemy żyć inaczej, lepiej, wartościowiej. Niech tak będzie, że my się przebudzimy. I myślę, że coraz więcej osób przynajmniej ma świadomość, nie? Bo kiedyś tej świadomości może nie potrzebowaliśmy tak mieć, a teraz mamy świadomość, że technologia, owszem, świetnie, że się rozwija, brawo, ale ma skutki uboczne. Są konsekwencje tego, że my zamiast się spotkać z kimś i się do niego uśmiechnąć, chwycić za rękę albo się razem posmucić, wysyłamy emotki. I jesteśmy na przykład 100 kilometrów dalej, a czasami jesteśmy w drugim pokoju i też wysyłamy emotki, nie? Gdzie można by było zajść do tego człowieka i go podtrzymać za rękę. I też sobie tak myślę, że jak czasami prowadzę tak zwany trening interpersonalny, gdzie ludzie, zamykamy ich na 5 dni, obcy ludzie ze sobą i oni mają po prostu ze sobą być i odczuwać emocje. Wydaje się nic wielkiego. Oni są często przerażeni. I zadawałem sobie pytanie, skąd to przerażenie, że spędzicie ze sobą 5 dni, będziecie gadać, będziecie się stresować razem, będziecie sobie razem płakać. Skąd to przerażenie? No bo ludzie współcześni od wielu lat nie ćwiczą tego. Tylko wyciągają jakiś tam Messenger, czy WhatsApp, czy co tam jeszcze innego i mówią, no cześć, uśmieszek, dwukropek, nawias. No i tak emocje dają drugiemu człowiekowi. A tu nagle trzeba na sali zobaczyć, że ktoś się wściekł, krzyczy na mnie i sobie z tym jakoś poradzić, nie? Albo też jak się rozwija w ogóle kwestia seksualności młodych ludzi. Natalia Hatalska, którą bardzo sobie cenię, futurolożka, pisze, że młodzi ludzie coraz mniej interesują się seksem. Dlaczego? Bo są przerażeni, że trzeba się będzie spotkać. Nie daj Boże, ta osoba się zachowa nie tak, jak ja chcę. Albo się rozpłacze. Co ja zrobię? O matko, oni wolą przy komputerze, no bo tam jest, kurczę, kontrola. No i powiem ci, że no, szereg różnych wskazówek pokazuje, że jest coś na rzeczy, żebyśmy się przebudzali. Więc bardzo się cieszę też z naszej rozmowy, bo przebudzajmy się nawzajem, inspirujmy. To ma sens, co robimy. Też tak uważam. Powiedziałaś o tej kontroli, że dzięki temu, że to jest przekaz taki nieosobisty, że sobie wymieniamy te wiadomości za pośrednictwem komputera, że jest nam łatwiej, nie? Bo nie musimy reagować i mamy kontrolę. Ale kontrola jest przeciwieństwem chyba szczęścia i harmonii, prawda? Brawo, brawo. Bo kiedy już jedziemy na Wigilię z tą mamą, z tym wujkiem, z wąsem, który pyta, a kiedy dzidziuś? Z tą babcią, która ciągle narzeka, to już nie mamy kontroli. To już nie wiem, jak oni się zachowają. Jeszcze wypiją, coś powiedzą, ja będę znowu chciała uciekać, ja chcę jak najszybciej wyjechać z tej Wigilii. No i to jest kłopot. Wielu ludzi też mi przed świętami zgłasza, że ich stres narasta. Ja pytam czemu? A my się za chwilę widzimy. Nad pierogiem, karpiem, rybą, czymś tamkolwiek. No ja mówię, no i co? No to dobrze, nie? Przecież z rodziną się zobaczysz. No, ale wiesz co, ja chyba wolę to do nich maile pisać. No i wiesz, to uzmysławia, że też trudniej jest człowiekowi do człowieka być blisko, nie? Że te kompetencje nie są wcale takie oczywiste dzisiaj. Wydaje się, że to jest jedno z podstawowych prawd, do których musimy dojść w momencie, kiedy pracujemy nad sobą, że jedyna rzecz, nad jaką realnie mamy kontrolę, to są nasze własne emocje i nasze własne reakcje. W związku z tym, dlaczego jest tak, że wciąż tyle osób ma z tym tak ogromny problem i wciąż wiele osób stawia się w pozycji ofiary i mówi, dlaczego on mi to robi, jak gdyby ona była inna, a jakby mój szef mnie inaczej traktował, to ja byłabym to, tamto czy siamto. Dlaczego nie? I to samo, co powiedziałeś o tych ludziach zamkniętych na 5 dni ze sobą. Przecież oni wciąż mają pełną kontrolę nad swoimi reakcjami. Czemu tak strasznie czekamy na to, żeby ten świat nas ugłaskał, a nie zajmujemy się tym, żeby przede wszystkim nauczyć się regulacji własnych emocji? Wiele spraw dąży ku temu, żebyśmy właśnie byli zewnątrz sterowni. Nasz hymn narodowy, jeszcze Polska nie zginęła, nasze lektury, walczmy tu z Rosjaninem, tu z komunizmem, tu z Niemcem, tu z kim tam jeszcze. Nasze wychowanie, że chłopaki nie płaczą, czy że nie masz się jak baba. Myślę, że wiele rzeczy, łącznie ze światem marketingu niekiedy, również instytucjami, niekiedy politykami, dąży do tego, żebyśmy byli z zewnątrz sterowni. Łatwiej się wtedy nami po prostu manipuluje. No i kiedy stajemy się zewnątrz sterowni, no to właśnie nie mamy, tak jak ty mówisz, takiego poczucia, że przecież jeśli ja jestem smutny, to jest mój smutek i to ja mam smutek, a nie smutek ma mnie. Ja mogę coś z nim zrobić. Albo mogę sobie dać miejsce na ten smutek i powiedzieć, okej, no nic strasznego, życie to sinusoida, dzisiaj jestem smutna, w porządku. A kiedy mamy złość, to mamy takie wrażenie, że to nasz szef spowodował tą złość, gdy tymczasem szef jak szef coś tam powiedział, ale ty tą złość ładujesz w sobie. Strasznie dużo ludzi ma w sobie złość, prawda? Bardzo dużo ludzi. Złość i frustrację bym dodał, nie? Bo złość to jeszcze moim zdaniem jest o tyle konstruktywna, że ona często działa jak dynamit i jak wybuchnie, to jest trochę łatwiej. Ale frustracja to jest taka cwana bestia, że czasami nie widać po kimś na przykład 2 miesiące, że się gotuje od środka, bo też kontroluje swoje impulsy, nie chce wyjść na przykład na osobę, nie wiem, histeryzującą i kiedyś przychodzi ktoś, kto pożyczył twój kubek bez twojej wiedzy, zniszczyłeś mi życie, bo jest wybuch tej frustracji, prawda? Jak wulkan. Więc złość to jeszcze bym powiedział o tyle, wolę złość od frustracji, no bo ona jak wybuchnie, to zazwyczaj trochę jest spokoju. A z frustracją u Polaków, bardzo celne pytania, Aniu, dzięki za nie. Myślę, że nie jest najlepiej. Jest jej dużo. I też jesteśmy bardzo spolaryzowani. Nie wiem, czy kiedykolwiek i w jakiejkolwiek epoce historycznej naszego kraju tak bardzo byliśmy daleko od siebie w jednym kraju. Jak przychodzi do ciebie ktoś, kto doszedł do takiego punktu, gdzie już się naosiągał i w zasadzie zewnętrznie wszystko jest super i można by powiedzieć, że powinien być szczęśliwy, a on kurczę nie jest szczęśliwy i to jest problem. I dochodzi do tego, że albo ma depresję, albo jest już gdzieś na granicy, to jak zaczynasz z nim pracować? zaczynam poszukiwać poza jego obszarem mistrzostwa innych sfer życia, które trzeba by było pobudzić do życia. Niedawno miałem rozmowę z wybitnym olimpijczykiem, nie podam tu jego nazwiska, ale jest to osoba bardzo znana i on powiedział coś takiego, co mnie, Ania, zmroziło. Bo ja pytam go tak, a czy sportowiec w trakcie takiej kariery jak twoja myśli o rodzinie? A on mówi, jeśli myśli o rodzinie, to już jest przegrany. I mnie to aż zmroziło. On co prawda osiągnął wybitne rezultaty, to prawda. Pod tym kątem mistrz, podziwiamy. Ale potem wraca się do domu i ten drugi człowiek jest obcy, bo interesuje cię trening, dieta, regeneracja, trening, dieta, regeneracja, powtórz. No i zaczęliśmy pobudzać u niego takie rozmowy w ogóle, okej, co jest poza tą twoją dyscypliną? No jest dom, może jakieś hobby, bo coś tam oglądam sobie, jakiś serial, może jest ten pies, może jest jakiś rozwój duchowy, może coś poczytam. I on się tego musiał uczyć. Dorosły człowiek musiał się uczyć pogadać z żoną. I to było dla mnie takie, wiesz, z jednej strony szokujące, no ale z drugiej strony siedzę w tym świecie sportu nie od wczoraj. No i faktycznie tak jest, że ci ludzie niekiedy spędzają 250 dni w ciągu roku poza domem. Już wracałem do tego domu, no to trochę tak do pralki bardziej jadą niż do domu. Robią pranie, jadą na kolejne zgrupowanie. To nie jest dla nich łatwe, ale pobudzam to. Pobudzam to, żeby w tych sferach łagodnie sobie usiąść, ugruntować się i zobaczyć, nie jest tak strasznie. Możemy pogadać przy herbacie i nie musimy włączać głośno telewizora, tylko my możemy zrobić hałas między sobą jakąś rozmową. Uczę się tego. To generalnie nie jest przepis na szczęście, żeby tak jednowymiarowo podchodzić do życia. Musi być to jakaś kompozycja różnych wartości. Myślę, że tak. No pewnie zdarzy się jakiś taki, powiedziałbym, człowiek na pograniczu socjopatii, który jak ma wynik na przykład finansowy, to go najbardziej interesuje i on przynajmniej teoretycznie nic więcej niż nie potrzebuje. No, zdarzą się tacy klienci też. Ale większość z nas potrzebuje miłości. Więc jakkolwiek masz dużo medali na szafie, jakkolwiek masz masę pieniędzy na koncie, jakkolwiek możesz sobie pojechać gdzie chcesz, do jakiejkolwiek willi, którą sobie wynajmiesz. Okej, ale miłości pod koniec dnia wszystkim nam trochę brakuje. Jesteśmy ssakami stadnymi. Tego nie unikniemy. No tylko z tą miłością też jest trochę ciężko. Pandemia pokazała, że możemy być razem, ale to bycie razem często polega na takim byciu obok siebie, a jak już naprawdę musimy być razem, to się okazuje, że nie potrafimy ze sobą wytrzymać. Wiele związków zostało tak brutalnie zweryfikowanych w okresie pandemii i w ogóle mam wrażenie, że powiedziałabym, że trudniej budować stałe związki, ale jak się głębiej w to wpatruję, to mam wrażenie, że może to jest sygnał czegoś dobrego, bo ludzie bardziej patrzą na to, czy rzeczywiście to jest dla mnie dobre, czy rzeczywiście jesteśmy kompatybilni, czy rzeczywiście na drodze, w której ja się rozwijam w tą stronę, w tą stronę jest nam po drodze. Czyli może w tym aspekcie też sięgają po coś więcej, może jesteśmy w jakimś okresie przejściowym. No, wiesz, że tutaj sensowny byłby konsensus, że z jednej strony tak, walcz o swoje prawa, o swoje wartości, o swój kierunek i przyglądaj się sobie, to jest bardzo mądre na pewno, no ale z drugiej strony żadna osoba nie będzie spełniała twoich oczekiwań w 100%, nigdy. No i związek to jest zawsze pewien pakiet, ja to tak nazywam swoim klientom, masz w pakiecie. Z jednej strony ona jest przemiła, jest seksowna, jest sympatyczna, jest mądra, ale w pakiecie zostawia skarpetki za sobą i to ty jesteś tym, który je zbiera i tam ładuje do brudniarki. I strasznie cię to irytuje. Ja mówię, okej, ale to jest pakiet. No nie miej oczekiwań, że ona wszystko po twojemu, bo to musielibyście być bliźniętami jajowymi. No nie jesteście, czyli no, macie różnice. I chodzi o to, żeby w różnicach szukać podobieństw, a w podobieństwach dać sobie też prawo do różnic i mieć na przykład czas wolny czasami osobno, chociaż raz, dwa razy w tygodniu. Zdrowe jest mieć czas wolny osobno. On na squasha, ona na zakupy albo na odwrót. No ale faktycznie nie jest to łatwe. To łatwo powiedzieć w audycji, tutaj mądre książki są na te tematy już od 100 lat, ale nie jest to łatwe. To jest duża praca, powiedziałbym. Niekiedy równie ciężka praca jak nasza praca zawodowa, żeby zbudować związek oparty na komunikacji. To jest dużo pracy. A czy to nie jest tak, że ta praca i nad związkiem, i nad tą realizacją celów, i nad spójnością naszych wartości z naszymi celami, no to tak naprawdę jest ta sama praca i to jest praca tutaj ze środkiem, z wnętrzem i praca nad sobą i nad takim właśnie, nie wiem, takim byciem otwartym ze sobą, szczerym, dopuszczeniem różnych emocji, przeżyciem ich, no to jest... Życie, nie? Trudne. Życie. Maslow, na pewno znasz tą piramidę Maslowa, słynną, 40 lata poprzedniego stulecia. On powiedział, że najwyższym stopniem wtajemniczenia w potrzeby człowieka jest tak zwana samorealizacja. Ona tam jest na szczycie tej tabelki, tej piramidy. No i samorealizacja właśnie rozumiana jako poznam siebie, pogłębię świadomość, rozwinę swoje kompetencje, pogodzę się z tym, że mam wady, bo je mam, nie udaję, że ich nie ma, pogodzę się z tym, wybaczę sobie, będę dla siebie wspierający i postawię na swoje mocne strony, zaproszę do swojego świata innych ludzi, żeby się ze mną czuli dobrze. Znowu, to mądre podejście. Maslow miał dużo racji. Tylko właśnie, no, tu etat, tu trzeba pojechać, znaleźć miejsce dla dzieci w przedszkolu, tutaj social media, tutaj marketing, chce nam coś sprzedać i mówi, tylko z tą torebką będziesz bardziej szczęśliwy, tylko z tym samochodem będziesz bardziej super męski. Tutaj politycy, instytucje, którzy chcą, żebyśmy się nie odzywali, tylko siedzieli cicho, bo oni zdecydowali i mamy się nie odzywać. No i w tym świecie nawigowanie jest wyzwaniem. Ale z drugiej strony to też jest przygoda i frajda, że w każdym świecie możemy sobie poradzić. Przecież nasz gatunek trwa, nie chcę tu strzelić jakieś gafy, ale kilkadziesiąt tysięcy lat homo sapiens funkcjonują na tej planecie, jeśli się nie mylę. Więc no, jesteśmy w stanie się zaadaptować, a jak nie jesteśmy, szukajmy inspiracji na zewnątrz, to też nic złego. W każdym pokoleniu byli mentorzy. Przecież 2500 lat temu był Sokrates i on był takim trochę coachem, w cudzysłowie oczywiście. I dzisiaj jak też mamy tak, że czegoś nie wiemy, a ktoś te kompetencje ma, nic złego poczytać, zobaczyć rozmowę, czy posłuchać podcastu i sobie też pozadawać pytania, które zadają osoby już coś doświadczone w życiu w jakimś elemencie. A jakie by były twoje takie trzy szybkie rady dla kogoś, kto jest w momencie takiej właśnie burzy i naporu, że coś starego się kończy, coś nowego się jeszcze nie zamanifestowało, chciałby żyć spokojniej, harmonijniej, szczęśliwiej. Gdzie mógłby, no, trzy rzeczy, powiedzmy takie, które ci najszybciej przychodzą, które mógłby dla siebie zrobić, żeby było mu trochę łatwiej, lepiej, albo może żeby być bliżej rozwiązania swoich rozkminek. Super, przepiękne pytanie. Lubię taką filozofię ze Stanów self-compassion. Takie autowspółczucie. Tyle, że słowo współczucie w Polsce to już blisko do litości, więc to trzeba by było przetłumaczyć jako takie samowsparcie, samotroska. O, samotroska, to brzmi nieźle. Czyli taką samotroskę, że cokolwiek tam się teraz dzieje, nawet jak to są jakieś wybuchy emocji, niepewności, złości, lęku, zatroszcz się ty o siebie. Nie oczekuj, że przyjdzie jakiś tam rycerz na białym koniu, czy superwoman, która cię ogarnie. Ty się możesz zatroszczyć o siebie. To jest numer jeden. Daj sobie wsparcie sama. Daj sobie wsparcie sam. Raz. Dwa. Warto czasami wziąć kartkę papieru, to już zupełnie inne ćwiczenie, podzielić na pół i napisać mam wpływ, nie mam wpływu i dać parę przykładów. I tutaj podsumować to ćwiczenie może modlitwą, którą rozpoczynają się ruchy anonimowych alkoholików na całym świecie. Boże, jeśli mogę coś zmienić, daj mi siłę, daj mi pogodę ducha, jeśli czegoś nie mogę zmienić. Akceptację. Właśnie. I daj mi mądrość, żebym odróżnił jedno od drugiego. To bardzo sensowna, przypisywana Markowi Aureliuszowi modlitwa. I tam, gdzie mamy wpływ, no to tak jak ja mówię, marzenia się spełnia. Idź po swoje. Żyj dobrze. A tam, gdzie nie mamy wpływu, to trochę odpuść. No bo po co walić głową w mur? To drugie. I trzecie, już ostatnie. Idź do ludzi. To jest porada naprawdę sensowna, choć brzmi jak banał i truizm. Idź do ludzi. My jesteśmy ssakami stadnymi. Potrzebujemy relacji, oksytocyny, przez przytulanie się, przez bycie razem, przez uśmiechanie się, picie kawki, plotkowanie, żartowanie, nawet, nie wiem, robienie czegoś takiego na zasadzie, że z kogoś się tam pośmiejemy. Okej, lepiej, żeby tego było jak najmniej, ale to sprawia, że z drugim człowiekiem możemy się czuć fajnie. Albo wyjście sobie na jakiś koncert, wyjście sobie do kina, wyjechanie na wycieczkę, polecenie gdzieś samolotem. Idź do ludzi. Bycie z ludźmi też daje nam taką szansę na to, żeby zobaczyć inną perspektywę. Super. Żeby nagle ktoś nam jednym zdaniem, które czasami nawet nie jest o tym, co my przeżywamy, nagle nam odpowiada na jakieś naszą rozterkę jakąś. Tak. I to jest piękne. Natomiast tu dodam tylko haczyk albo gwiazdkę. Nie do wszystkich. Nie na siłę. Jak idziesz do kogoś, kto ciągle cię wykorzystuje, nie. To już nie chodź. Jak idziesz do kogoś, kto cię rani i widać, że robi to świadomie lub cynicznie, absolutnie nie. Nie chodź. Idź do ludzi, takich, przy których jesteś sobą, nie udajesz, siedzisz sobie luźno na krzesełku i nawet jak tam popijacie sobie prosecco i ci się lekko beknie, to się nie wstydzisz, bo ci ludzie są okej, są normalni. Nie są napompowanym jakimś awatarem, tylko są fajni. Idź do takich ludzi. To jest moja... Dobrzy ludzie. To jest typ numer 3. Dobrzy ludzie to podstawa. Tak. Dziękuję Ci bardzo, Kuba, za tę rozmowę. Ty jesteś bardzo pozytywną energią, naładowaną osobą i mnie jest też od razu lepiej. Ja zrobiłam z Tobą kilka kroków ku szczęściu. Mam nadzieję, że nasi widzowie i nasi słuchacze również. Bardzo Wam dziękuję i bardzo dziękuję Tobie, Kuba. Wszystkiego dobrego.